A, i tak przed rozpoczęciem odcineczka. Niemiło tak wbijać na odcinek bez suba i dzwoneczka. Nie zapomnij o tym przed odcinkiem. I przechodzimy do filmiku. W dzisiejszym odcinku będziemy... Tak, długo nie było tej serii Roblox Review. Pamiętacie jeszcze tą serię? Chyba zacząłem ją jakoś miesiąc temu, ale teraz powracamy. I do Robloxa doszło coś takiego jak Recommended for You, czyli polecane dla ciebie. I dzisiaj będziemy sobie to sprawdzać, co my tutaj mamy, i ja już widziałam, że rzucił mi się na pewien tutaj tryb, i ten tryb to było to, The Slayer. Zobaczymy sobie, co to jest. No i widzimy się już w trybie. Dziś sobie nie pograłem Robloxa, bo są jakieś problemy, przepraszam, no nie popatrzyłem przed nagraniem, więc dzisiaj będzie taka jedna alternatywa. Zobaczymy sobie, jakie gry mam na pulpicie, a więc widzimy się już na moim pulpicie. Obecnie znajdujemy się na moim pulpicie. No, na pulpicie mam mało gier, no wiem o tym, ale jest taka jedna gra, którą chciałbym zagrać na odcinku. Jest to Rocket League, więc widzimy się już w tej grze, która nazywa się Rocket League. Jak widzicie, to ja już sobie tutaj troszeczkę pograłem na 15 level. Nie jestem ani za dobry, ani za słaby, więc muszę grać. Tutaj nawet samochodzików mam sporo, nie wiem skąd. Zagramy sobie tym takim dodżem ładnym. Nie możemy w sumie grać, możemy zagrać towarzysko i dwójeczki. Bardzo lubię. Wejdźmy sobie na swobodną na chwilę. No i czemu to gra? No bo no dzisiaj, nie wiem, Roblox nie chce się włączyć, więc po prostu sobie dziś zagramy w Rocket League. No dawno nie było innych gier na moim kanale, no co ja mogę powiedzieć. I dołączyłem sobie do gry. Fajnie. Myślałam, że będę grał od razu. Znaczy tak jakby od początku rundki, no ale no dobra. Jak już tak jest, to czemu nie? Kurde. Gdzie ta piłka? Dobra, trzeba sobie potem tę piłkę włączyć. Aj. Tak to jest czasem tak trudna do ogrania. Wy pewnie powiecie, że... No, nie. Znaczy, pewnie nikt nie napisze w komentarzach, ale... tak u jakiegoś oglądaj... bardziej oglądającego youtubera, że go więcej osób ogląda, jakby było. Jakby on powiedział, że ta gra czasem jest ciężka, to dużo osób w komentarzach by pewnie napisało, że nie, ta gra jest S. No, tak już to bywa na YouTubie, no dla mnie ta gra nie jest czasem łatwa do ugrania, więc no, jak będziecie widzieć, czasem gram słabo, czasem gram dobrze, bo na Xboxie mi lepiej idzie, ale jeszcze nie rozkminiłem, jak przechwytywać obraz Xboxa, jak będę umiał już to zrobić, to wtedy może nagram jakąś Forza Horizon 4, cokolwiek, jakieś fajne gierki z Xboxa. No chciałbym, no bo na Xboxie mam mega fajne gierki, a tam zawsze jakieś fajne, bo ja tam mam Game Passa kupionego. A jak wiecie, w Xbox Game Pass, jeśli ktoś jest tak bardziej ogarnięty w Xboxie, to tam jest mega dużo gierek. Kurde. Przejdźmy do gry, no tak słabo idzie. Kurde, no i dobra. Też, tak. Dobra. Obrony to tu nie trzeba chyba za bardzo teraz. Też. Co ja zrobiłem? Ale spaliłem. Kurde, przeskoczyłem tą piłkę. Dobrze, teammate, chociaż ogarnięty, no. Co ja mogę powiedzieć? Jeszcze dobiję, yes. Jak gola zdobyć. No i jeszcze taka informacja, wiem, że na kanale było daily przez chwilę, przez dokładnie chyba tydzień, no ale no ja już nie wiedziałem, co zrobić. Nie wiedziałam, co zrobić po prostu, już nie miałam pomysłów totalnie na film. No i tak to jest, no. No i teraz na kanale postaram się tak na pewno co miesiąc rzucać filmy. Była mała przerwa, wakacje się skończyły. No i mnie trochę akurat wybuchli. Mam nadzieję, że ten chłop trafi tam w tą piłeczkę. Dobrze. Jaki balet. Bychu. No, możliwe, że za niedługo też będą jakieś
jakieś filmy z innymi osobami. Nie wiem, zależy. Na przykład z takim Bartkiem Pokebalem i z innymi tymi kolegami, na przykład Simonik. Aj. No i jak jeszcze nie widzieliście jego kanału, to zapraszam do Simona. Dobry ziom. Często gramy, ostatnio sobie właśnie z nim w Rocket League, bo jak wiecie, jest za darmo. Na Epic Game się polecam każdemu odebrać. A teraz sobie przechodzimy do giereczki. Pa, 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 pa. No, a wam dzisiaj po prostu taki odcinek, żeby wrócić do nagrywania. Nie będą chyba długie odcinki, jak już będę nagrywał. Ale wiedzcie, że na pewno jakieś będą się pojawiały. No, a więc teraz my sobie ogrywamy tych typów. Więc S. No widać, że jakiś kid. Znaczy, nie chcę nikogo wyzywać, nie? Ale często jak gram w Rocket League, to zdarzają się Fortnite kidy, co jeżdżą tymi takimi busikami śmiesznymi. Tymi takimi, jakby to powiedzieć, za wyzwania Fortnite'owe. Kurde. Jeżdż. Aj. Oj. No nie wiem, no jak chcecie, to będzie w tym, w opisie filmu mój Discord, to możecie wbić sobie na mój serwer Discord. No i wiecie. No i wiecie, jak chcecie, to możecie ze mną nawet popisać. No i nikomu nie zabraniam napisać do mnie. Czemu by nie? No, możemy się poznać. No, dobra, przejdźmy do meczu, bo ogólnie jest 5-1 i jest mega S. A ten chłop, I'm so good, oblesik, THX. Ciekawe, co to znaczy. Nie wiem, wolę tego nie mówić, bo to jeszcze w jakimś innym języku będzie coś oznaczało. No. No nie mam nic na razie do powiedzenia, więc będzie jak chwila ciszy, po prostu się skupię i spróbuję coś ładnego ugrać w tym Rocket League. Dobra, już nic nie ugram raczej. To by musiał się stać jakiś cud w tej chwili, no ale raczej ugram. Kurde, nie ugram. Dobra, meczek był super. Ja w tym momencie kończę odcinek. Przepraszam, że taki krótki, no ale no muszę już po prostu skończyć odcinek, bo no robi się późno, no. Co ja mogę powiedzieć? Nie mogę. No, trochę nie lubię długich odcinków nagrywać. Mi się wydaje, że ile? 7-minutowy taki wystarczy. Nie wiem, ile minutowy był ten film. No, a więc bye bye.